Trzechsetlecie nadania praw miejskich Suwałkom miało być wielką fetą, radosnym świętem mieszkańców przepełnionym wspólną zabawą, elementem refleksji i poczuciem wspólnoty. Suwałki od dawna przygotowywały się do jubileuszu i nikomu nie przyszło do głowy, że pandemia tak bardzo zmieni plany. Uroczystości i atrakcje zostały ograniczone do minimum ku rozżaleniu organizatorów, ale także Suwałczan. Pewne elementy obchodów udało się jednak zrealizować, choć na zaproponowanych wydarzeniach tłumów nie było. Trudno orzec, czy spowodowała to obawa przed zakażeniem, czy piękna pogoda, która przekierowała mieszkańców na okoliczne plaże i pozamiejskie wycieczki. Najważniejszą sobotnią uroczystością z udziałem mieszkańców było zamknięcie i ukrycie kapsuły czasu. Do szczelnego pojemnika zamknięto liczne przedmioty stanowiące w ocenie władz miasta znak naszych czasów. Nie wiemy, co będzie za 100 lat, a wobec tego postanowiliśmy zgromadzić te przedmioty, którymi na co dzień posługujemy się, przedmioty czy też rzeczy, które mówią, jak dzisiaj wyglądają Suwałki, i zamykamy właśnie do tej kapsuły czasu z taką dedykacją czy też z dyspozycją, żeby otworzyć dokładnie za 100 lat. Nie wiadomo, jak wtedy odbiorą nasi mieszkańcy za 100 lat te rzeczy, które włożyliśmy do tej kapsuły czasu. A przede wszystkim, co tam się znajduje? Tam jest prezentacja miasta dnia dzisiejszego, czyli to, jak miasto wygląda. Są filmy na pendrive'ach, na płytach CD. Nie wiem, czy ktokolwiek to otworzy za 100 lat, a wobec tego tam informujemy, co to jest i do czego służyło. Są rzeczy pisane, są różne listy kierowane do przyszłych Suwalczan z taką dedykacją, z takim przesłaniem. Jest raport o stanie miasta, też wydrukowany, który właśnie ma pokazywać, jak miasto wyglądało w roku 2020. Trzecie stulecie istnienia Suwałk należało do trudnych dla miasta, ale też Europy i świata. Były wojny światowe. No, to jest niestety taka smutna konstatacja, to zmiana systemów, też to przechodzili. Ale były również i dobre chwile dla naszego miasta. W tych ostatnich 100 latach to myślę, że takim dobrym okresem to był okres województwa suwalskiego, czyli rok 1975-1998 i to, co się dzieje w Suwałkach po roku 2004, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej. To na pewno są takie dwa jasne okresy ostatnich 100 lat. Zdaniem prezydenta miasta trudno jest przewidzieć, jaka będzie cywilizacyjna przyszłość miasta. Z pewnością nasz aktualny świat zmieni się na skutek cyfryzacji, zmian klimatycznych, nowych trendów architektonicznych czy postępu technologicznego. Jest jednak coś, co Czesław Renkiewicz szczególnie chciałby zachować i przekazać kolejnym pokoleniom Suwałczan. Otwartość, empatia, przyjaźń, zaufanie, właśnie, żebyśmy mogli tak tutaj w Suwałkach współpracować, ale współpracować w szerszym wymiarze z innymi narodami w Europie, żeby nie było wojen. I to od nas samych zależy, nie? I myślę, że tego na co dzień nam trzeba życzyć. Kapsuła znalazła swoje miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Stara Łaźnia na najnowszym, wyjątkowo urokliwym terenie nadrzecznych bulwarów. Jej zamknięcie poprzedziły krótkie wystąpienia. Każde pokolenie ma swój własny czas. Każde pokolenie musi zrobić coś ważnego. Więc my spróbujmy ten nasz, nam dany czas wykorzystać jak najlepiej, żeby wnieść swój wkład do rozwoju Suwałk, do rozwoju Polski, bo przecież jesteśmy jej częścią. Możemy w różnych wymiarach na to patrzeć, ale dziś mówimy o Suwałkach, o naszym mieście, o 300 latach historii. Więc ważne jest to, żeby przyszłe pokolenia, nasze dzieci, wnuki, prawnuki mogły powiedzieć, że oto właśnie nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie wykorzystali ten czas dobrze. Możliwości są dzisiaj większe niż w przeszłości. Dała je cywilizacja, ale trzeba mądrze z niej skorzystać. To nie łatwa sztuka, ale próbujmy. Próbujmy, myślę, to czynimy. Miasto się zmienia na naszych oczach. Każdy z nas ma jakiś wkład w to wszystko, większy, mniejszy, w zależności od tego, co kto może, gdzie kto na jakim miejscu jest. To jest wspólna praca, wspólne dzieło. Życzę Państwu tutaj, w tym miejscu, pewnie będą jeszcze inne okazje później, gdzieś jutro, ale życzę tego, żebyśmy wszyscy, życzę nam, żebyśmy mieli satysfakcję z tego, co wnosimy, co czynimy, jak rozwijamy Suwałki, jak
w tym pochodzie pokoleń wnosimy swoją cząstkę do rozwoju, do postępu, do przyszłości. Niech Suwałki będą radosne, niech będą bezpieczne, niech tutaj się dobrze żyje, coraz lepiej, dzięki i naszemu wysiłkowi, i wysiłkom całej wspólnoty miejskiej, wojewódzkiej, narodowej, polskiej, bo ten czas poza wszystkim, że musimy dobrze wykorzystać, pamiętajmy, że jest niepowtarzalny. Nie będziemy dłużej, tylko tyle, ile jest nam dane, więc starajmy się zrobić wszystko, co możliwe i bądźmy szczęśliwi. Wszystkiego dobrego. Wszystkim mieszkańcom Suwałk i gościom z okazji 300-lecia miasta życzenia wszelkiego dobra. Szanowni Państwo, na te następne 300 lat chciałem życzyć wszystkim Suwalczanom pomyślności, dobrobytu, spokoju i tego, aby to miasto było przedmiotem radości i współtworzenia wszystkich jego mieszkańców. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Gratuluję rocznicy i wszystkiego najlepszego na nadchodzące lata. Sobotni wieczór znalazł swój ciąg dalszy w Parku Konstytucji 3 maja. Niedzielną część obchodów rozpoczęło nabożeństwo w intencji mieszkańców, po którym na elewacji kamienicy stojącej u zbiegu ulic Kościuszki i Chłodnej odsłonięta została reprodukcja aktu wydanego przez Augusta II Mocnego, początkującego naszą miejską historię. Fundatorami tablicy są radni miejscy. Chwilę po odsłonięciu reprodukcji uczestnicy obchodów przeszli do miejsca, które ma dla naszej społeczności szczególną wartość. Aktualny Park Konstytucji 3 maja to arena wielu wydarzeń miejskich. To tutaj stanęła pierwsza suwalska świątynia. Tutaj w 1923 roku mieszkańcy miasta i jego ówczesne władze zasadzili dąb upamiętniający odzyskanie niepodległości. Rok temu, w stulecie odzyskania niepodległości przez miasto, zasadzono kolejne drzewo. W niedzielę posadzono tu trzeci dąb. Ten upamiętniający 300-lecie miejskości Suwałk. To jest taki kolejny element, który chcemy pozostawić po tym roku jubileuszowym. I o ile wczorajsza kapsuła czasu i ten przywilej królewski jest to natura martwa, możemy powiedzieć, rzecz martwa, to o tyle te drzewko, ten dąb będzie żył, rósł tutaj w Parku Konstytucji 3 maja, parku jakże historycznym, jakże dla nas ważnym. Dzisiaj chcemy wspólnie tutaj posadzić ten dąb wolności, drzewo twarde, jak ksiądz biskup na kazaniu mówił, te podłoże, ten fundament musi być mocny, ale dla drzewa, dla rośliny potrzebne jest żyzny grunt. Jestem przekonany, że ta ziemia suwalska będzie służyła właśnie temu dębowi i on będzie zrastał i przypominał kolejnym pokoleniom, że był taki piękny rok, 2020 rok jubileuszowy. Chciałbym przekazać takie przesłanie, że ten dąb to jest również pamięć. Pamięć o tych wszystkich pokoleniach, o tych wszystkich ludziach, o naszych bohaterach, o wspaniałych Suwalczanach, którzy pracowali, żyli, rozwijali to nasze miasto. Ja się cieszę, że przestrzeń parku jest właśnie tak rozwijana, panie prezydencie i Wysoka Rado Miejska, bo to rzeczywiście jakby nadaje nowy walor tym miejscom, temu miejscu, no i będzie już więcej takich punktów, do których będzie warto przychodzić, zwłaszcza to jest ważne dla przyszłości. Ta tablica, którą przed chwilą odsłoniliśmy, została ulokowana w bardzo ważnym, ruchliwym miejscu w Suwałkach. Tamtędy na ulicę Chłodną przechodzi codziennie mnóstwo ludzi. I przechodząc tamtędy, a także przez ten park, pamiętajmy o tych 300 latach i dalej, i więcej, bo ten czas będzie narastał. Patrzmy na przeszłość z szacunkiem. Pamiętajmy, że historia nie zaczęła się dzisiaj, ani nie zacznie się jutro, nie zaczęła się wczoraj, tylko znacznie wcześniej. A więc szukajmy swojej godności, swojej mądrości w tej przeszłości, która już jest za nami. Odnośmy się do niej z szacunkiem, bo my z niej wyrastamy. My wszyscy jesteśmy z niej i czerpmy z niej mądrość i szacunek. Niech ten dąb wzrasta, niech będzie tym znakiem pamięci, ale i również, żeby towarzyszył następnym pokoleniom, tak jak ten dąb niepodległości
Dom Wolności. Do Suwalskiego Ratusza napłynęły również audiowizualne życzenia z licznych miast partnerskich. Z Litwy, z Federacji Rosyjskiej, z Norwegii, Gruzji, Ukrainy, Estonii i Niemiec. Liebe Czesław Renkiewicz, liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Partnerstadt Suwalki. Drogi Panie Czesławie, drogie mieszkanki i drodzy mieszkańcy naszego miasta partnerskiego Suwałki. Gratuluję w imieniu miasta Waren z okazji 300-letniego jubileuszu. Liebe Freunde der Stadt Suwałki, pozdrawiam wszystkich z jednego z najpiękniejszych miejsc w moim przepięknym mieście Waren. Gratuluję Wam z okazji Waszego jubileuszu i przy tej okazji wyrażam szacunek za to, co w ostatnich 20 latach, w czasie, w którym też mogłem Wam towarzyszyć, z Waszego miasta zrobiliście. Jako przewodniczący Rady Miejskiej gratuluję Państwu serdecznie z okazji 300-lecia powstania Waszego miasta. Ჩვენს მოძმებ პოლონელ ხალხს გულითაც სალამს უგზავნიმ ზიური საქართველოდან. სულ საუკეთესო სურვილებით მოგილოცოთ თქვენი ლამაზი და საყვარელი ქალაქის დღე 300 წლის იუბილე. Dear friends from Suwalki. Warm greeting from your twin town, Varu in Estonia. Mėly Suvalko miesto gyventojai, miesto vadovai. Jūsų gražus ir mylimas miestas šiais metais švenčia garbingą 300 metų sukaktį. Mano akimis, Suvalkai yra miestas su garbinga istorija, pasižymintis šiandieniniu veržlumu, dinamika, turintis drąsę ir ambicingą ateities viziją. Sveikiname Jūs su pasiekimais, klestėjimu, džiaugiamės, kad esate artimiausi mūsų kaimynai ir strateginiai partneriai. As the mayor of Nuthon municipality, it is my great honor to congratulate the city of Suvalki on your 100th anniversary. Dobry dzień. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Suwałku miestui 300 metų. Šia ypatinga svarbia proga. Net lenkiškai truputį pramokau. Bet ir naują kostiumą nusipirkau. Labai gaila, gerbiami kolegos, draugai, kaimynai, kad šiandieną negalėsime jūsų pasveikinti gyvai. Tačiau iš visos širdies linkime kurkite, statykite, šypsokitės ir žinome, būkite sveiki. Tikiuosi, kad kitais metais jau susitiksime jūsų mieste ir aš galėsime švęsti jūsų miesto gimtadienį kartu. O tikiuosi aš, kad ir šio naujo kostiumo neišauksiu. Linkėjimai iš mylimo Lietaus, sėkmės!